kochani, witamy was na naszym kanale. Dzisiaj przychodzimy do was z obiecaną, długo wyczekiwaną recenzją Tajemnej Historii Donny Tartt. Tajemna historia opowiada losy Richarda Pavemana, który postanawia studiować na dosyć elitarnym koledżu w Hampton. Hampton. Tak. Decyduje się na wybór filologii klasycznej. Mimo że na początku chce studiować coś związanego z literaturą bardziej, wcześniej w ogóle miał podejście do medycyny. Natomiast teraz ostatecznie bierze się za filologię klasyczną, która jest dosyć specyficznym kierunkiem na tym koledżu. Mianowicie większość zajęć prowadzi, przepraszam, wszystkie zajęcia. Prowadzi jeden profesor, który jest takim dosyć ekscentrycznym, interesującym typem takiego, tutaj Richard go porównuje do takiego mędrca trochę. Mhm, tak. I on rzeczywiście taki jest. Natomiast druga sprawa, on studiuje z 5 osobami. Uh-huh. I to jest tyle. Cały rok, powiedzmy. I właściwie to, że on dostał się na te studia, i tak było bardzo trudne, ponieważ właśnie owy profesor Morrow, wybiera sobie bardzo wąskie grono odbiorców, nazwijmy to studentów, i właściwie przebywa tylko z nimi. Postanowił zrobić wyjątek po rozmowie z Richardem i zaprosić go na swoje zajęcia. Od tamtego czasu Richard stara się wejść do tej grupy, która jest niezwykła. To są tacy ludzie, którzy nas intrygują, fascynują, tak. Którzy są dziwni, którzy są ekscentryczni. To jest taka paczka frików. Tak. Każdy jest popieprzony na swój sposób, tak naprawdę. I też widząc ich oczami Richarda, też jesteśmy niezwykle zafascynowani nimi na początku. Dochodzi później do morderstwa. Ta ekipa decyduje się. I to nie jest spoiler, bo kwestia morderstwa jest w pierwszym akapicie, w pierwszym zdaniu pierwszego rozdziału. Tak. Więc to nie jest żaden spoiler. Nie powiemy, kto ginie tylko. Tak. Nie powiemy, kto ginie, dlaczego i jakby tutaj... Znaczy, w sumie wiemy, kto ginie. Wiemy, ale nie powiemy wam. Od pierwszego momentu. Ale nie powiemy wam. I mimo, że czytelnik od pierwszej chwili wie, kto zginie, bo to nie wiemy dlaczego, tak. Jak i po co. Bo to jest jedna z tych książek, jakby nie z tej serii Who Done It, tylko Why Done It, czyli dlaczego to zrobili. Także skupiamy się tutaj szczególnie w drugiej części na tym, jak to morderstwo w ogóle zostało przeprowadzone i jakie miało, chciałam powiedzieć, wykonane, bo to po prostu było tak... Wykonane, w sumie było tak. Tak, bo to jest tak. Taki rodzaj morderstwa chłodno zaplanowanego trochę, tak. Co jest jeszcze bardziej przerażające. No takie morderstwo nie w afekcie, tylko z premedytacją, wszystko od początku do końca zaplanowane. Tam było kilka wersji planu i w sumie... Tak. Skończyło się na tym, że dokonali tego. Tak, tak. No i dalej skupiamy się też na skutkach tego morderstwa. Natomiast pierwsza część, bo książka jest właśnie na części podzielona, pierwsza część się skupia raczej na poznaniu tych bohaterów bliżej. Właśnie na tym, żeby Richard wszedł do tej paczki znajomych, był z nimi w takich bliskich kontaktach, jakich oni są ze sobą. No i tak właściwie na tym to się opiera. Tak. To jest dziwna historia o morderstwie. O dziwnych przeprowadzonych ludziach. Przez największych freaków w historii literatury. Po prostu, moim zdaniem, ta książka nie powinna nazywać się Tajemna historia, tylko popieprzona historia. Naprawdę, to jest taka jakaś, nie wiem, dziwna mieszanka wybuchowa ludzi. Ale ustalmy jedną rzecz przy wstępie. To jest arcydzieło. Tak. To jest w ogóle, zanim przejdziemy do dalszych rozważań, to jest jedna chyba z najlepszych książek, które ja w życiu czytałam. Zdecydowanie jedna z trzech najlepszych w tym roku Koło Małego Życia i Szóstki Wron. Ja nie wiem, czy to nie jest nawet najlepsza książka. Ja nie wiem, czy ona mi się nie bardziej podobała niż Małe Życie. Nie wierzę, że to powiedziałam. Mm-hmm. Jeśli jesteście na grupie na Buketonie na Facebooku, to możecie mnie kojarzyć z wypowiedziami o Małym Życiu i o Szóstce Wron. Tak, ona jest prawdziwym freakiem, także jeżeli ktoś się waży obrazić Małe Życie albo Szóstkę Wron, to ona razu siada. Właśnie się czoło obrazić. Tak. To zginiecie. Przestańcie followować ten kanał. Tak, tak. Jeżeli nie lubicie Tajemnej, to... Słuchajcie, Donna Tartt przede wszystkim... Tak, zacznijmy od tego. Donna Tartt pisze pięknie. Tak. Ona to opakowała genialnym językiem i to też w sposób... Ona dostosowuje swoje pióro do tego, o czym mówi. Jeśli tak. Mamy dysputę o pięknie, o greckich tragediach, o łacinie i tak dalej. Język jest wyrafinowany, tak. Taki pełen zdobników, jakichś genialnych metafor, w ogóle wysokiego takiego high school. Jak ona pisze te wypowiedzi Morrowa właśnie, tak. Które tam opowiada, tak. Te zajęcia, tak. To są takie naprawdę... Takim aż wręcz takim patetyzmem trochę momentami. Tak. Potem tak. Zdarza się, że bohaterowie chlają na wsi w jakimś domu. Zdarza się? Zdarza się bardzo Oni często. Oni chlają tam non-stop. Tak. Ale to są takie czasy. Więc... To są takie czasy. W ogóle udało mi się zlokalizować dokładnie czasowo na podstawie tego, że oni pewien serial oglądali w telewizji. To były lata 60. Mówiłam, że to są lata 60. Tak. Sprawdziłam na podstawie serialu, kiedy był emitowany. I tak, może, że są lata 60. Możecie sobie
wyobrazić, co tam się dzieje. Dokładnie. Na kampusie, skoro to są lata 60. Tak. To jest jeszcze ten okres czasu, kiedy na kampusie można pić alkohol. Dokładnie. No i właśnie są takie momenty, kiedy oni na przykład chlają sobie na wsi w domku, wszyscy bawią się równo i wtedy ten język jest taki lekki, tak, luźniutki. Po prostu momentami ja miałam wrażenie, jakby Richard siedział przede mną i mi to opowiadał normalnie, tak, bo to jest taka gawęda momentami. To jest tak świetnie opowiedziane. To jest na takiej zasadzie, że on by w sumie mógł opowiadać, nie wiem, o sezonie na szparagi. Na przykład gdzieś tam, o pola sezon upraw. Na szparagi! To jest w ogóle... To jest cytat. Słuchajcie, w ogóle, bo to... Nie powiedziałyśmy tego przy Dworze Cierni i Róż Sary J. Maas, który też recenzowałyśmy. Link będzie na dole. Ale zarówno Dwór, jak i Tajemna obfitują w teksty, które weszły do kanonu naszych takich odzywek. Dokładnie. I myślę, że to jest siła też tej książki. Tak, że my teraz będziemy w swoim normalnym życiu rzucać tymi tekstami z tej książki. Dla mnie sezon na szparagi kojarzy się już tylko i wyłącznie z Tajemną historią. Tak, a dla tak mnie... Tak samo Gucci. Nie, co to było Gucci, tak, że nie lubi. Chanel! Czy coś tam. No nie, takie domy mody też mi się będą z tym kojarzyć, tak? Mnie się Ślimak będzie też mi się będzie tylko z tym kojarzył. Tak, bo jeden bohater po alkoholu zasnął w takim zabawkowym ślimaku na placu zabaw. Tak. Mnie na przykład morderstwo to już nie będzie morderstwo, tylko to będzie po prostu przeniesienie materii. Tak. Więc to książka jest... Mam zawał, też już brzmi zupełnie dokładnie inaczej. To jest, kurde, cholera. Część życia. Ta książka to jest życie. Tu dokładnie jest wszystko to osobiście, co ja uwielbiam i to nie tylko jako w literaturze, ale też ogólnie. No, bo znaczy to teraz zabrzmi, jakbyś kochała narkotyki lata 60. Kocham lata 60 i kocham whisky, ale nie piję tego tak często jak oni. Także no, to jest... Broń Boże, żeby ktoś pił tak często jak oni. No to w ogóle... Zginęłybyśmy. To jest, kurde, książka o degeneratach. To jest książka o jakichś dziwacznych... To jest książka o ludzkiej moralności przede wszystkim. Tak, ale o jakichś takich dziwacznych charakterach, że kurde, to jest niemożliwe, żeby takie stężenie tak dziwnych ludzi było jakby w jednym miejscu. Ale słuchajcie, wiecie co, a propos bohaterów, no ja muszę to powiedzieć. Po tym jak skończyłam czytać, weszłam sobie na Goodreads i zaczęłam przeglądać sobie opinie. Znalazłam w ogóle dużo opinii negatywnych na temat tej książki, co jest dla mnie w ogóle szokujące, bo ja czytając tę książkę, już nawet z takich, takich estetycznych powodów, mówię, to jest trudne, żeby się komuś to nie podobało. Jasne. Natomiast tam rzeczywiście było kilka negatywnych opinii, ale ja nie o tym. Tam jedna właśnie opinia pozytywna była jednej dziewczyny, ona mówiła, że ta książka bardzo się podobała, była wciągająca, bla 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 bla. Aczkolwiek z tymi bohaterami, ona nie lubi tych bohaterów, bo z nimi się nie da utożsamić. A jeśli to robisz, to znaczy, że jesteś z tobą bardzo nie tak. Tak. Dokładnie, to jest taki typ człowieka, że w sumie... Natomiast ja bardzo lubię tych bohaterów. Ja też ich bardzo lubię, bo to jest w sumie... Oni są w ogóle świetnie zbudowani. Tak, są genialnie zbudowani, od początku do końca są tak konsekwentni i każdy ma jakieś takie swoje cechy. Tak, 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 każdy tak jest tak totalnie autentyczny i tak indywidualny, mimo tego, że oni wszyscy są w gruncie rzeczy podobni do siebie pod pewnymi względami, to zachowują swój indywidualizm i każdy ma jakąś taką cechę, która nimi przewodzi. Tak. Wokół tej jednej cechy są zbudowane kolejne, które dają obraz całych postaci. Mamy tutaj, kurde, ludzi, którzy są tacy totalnie odrealnieni, są poza w ogóle wszelkimi takimi znanymi nam motywami, regułami, znaczy ich w ogóle nic nie interesuje, oni sobie gdzieś tam są w ogóle przestrzeni. Tak, oni są w ogóle poza jakimiś tam ramami osobowości, tak, po prostu. Są tacy, którzy w sumie zachowują się tak, jak większość ludzi powinna się zachowywać, czyli mają właśnie te wyrzuty sumienia, tak się zachowują bardzo ludzko, takie mają przebłyski człowieczeństwa. Są też w sumie tacy typowi studenci, że wszystko tam wyrąbane, jakoś to będzie, damy radę. Mamy galerię, postaci. Mamy tutaj bogaczy, którzy w ogóle nie martwią się o nic, bo tak naprawdę nie mają nic w sumie żadnych zobowiązań, niczego nie sobie studiują, bo sobie studiują. Mamy też ludzi, którzy potrzebują ciężko harować na swoje utrzymanie. Mamy pełen przekrój różnych możliwych scenariuszy życia młodego człowieka w latach 60. I to się jakoś tak świetnie składa na bazie tej historii, tego morderstwa, relacji pomiędzy nimi i tego, że wszyscy są tak sakramencko popieprzeni, że mówię sobie, no kurde, to jest pieprzone arcydzieło. Nawet jeżeli nie pod względem historii, to pod względem tego, jak to jest zrobione, zbudowane. Historia, moim zdaniem, też jest świetna. Jest tak dobrze wyważone tempo. Tak.
Właśnie pierwsza część to jest poznawanie. Jakby my jesteśmy Richardem czytając. Jakby poznajemy wszystko jego oczami, tak? I cały ten kampus, i ekipę, i tą filologię klasyczną, i tak dalej, i tak dalej. Możemy spokojnie się temu przyglądać, kibicujemy mu i mimo, że Richard ma taki moment, że on po prostu kłamie jak z nut, żeby tylko im się przypodobać, tak? Żeby oni jakby zaakceptowali go, wzięli go pod swoje skrzydła, to i tak kibicujemy mu z pewnych względów, bo po prostu wiemy, jak dla niego będzie to ważne, jak to jest istotne dla takiej osoby, jaką jest Richard. Jesteśmy zafascynowani tymi bohaterami, właśnie tymi ludźmi studiującymi z nim. To jest w ogóle piątka osób, tak jak wspomniałyśmy, w czym jedna dziewczyna i reszta są faceci. Tak. Każdy jest po prostu kompletnie inny, tak jak Marta powiedziała. Później z kolei tempo jest coraz szybsze, bo skupiamy się właśnie na motywie tego morderstwa, na jego skutkach. Zresztą, co widać, jak zwykle, na początku są znaczniki, a potem już nie. Później ich nie ma. Ciekawe czemu. Bo później to jest taki roller coaster po prostu. Tak, mnie się to, wiesz, teraz skojarzyło w sumie z przygotowaniem do meczu i samym meczem. Wchodzimy do szatni, poznajemy zawodników. Jejku, ubieramy się. Marta daje sportowe nawiązania, tak. Wchodzimy do szatni, poznajemy swoją drużynę, swoich zawodników. Ubieramy się, wychodzimy, rozpoczyna się mecz. Zaczyna się dziać akcja, robimy wspólną akcję. Ona nam troszkę nie do końca wychodzi, więc planujemy kolejną akcję. Ona nam już wychodzi. No i potem musimy się po prostu zmierzyć z tym, że trzeba walczyć o to, żeby bronić swojej bramki i nie dopuścić, żeby ktoś inny strzelił tam gola. I w tym wypadku wsadził nas do paki za morderstwo. Tak naprawdę. Jestem zachwycona tą metaforą. I kończy się wielkim golem. Kilku zawodników schodzi na ławkę, ale mimo wszystko jest słuchajcie, zakończenie to jest po prostu takie, że to rozwala system. Ja to kończyłam wczoraj, właściwie dzisiaj o 1 w nocy. Jeżeli obserwujecie naszego Instagrama, to na pewno widzieliście moje story, tak. Polecam wam zalajkować, bo właśnie widzicie tam takie rzeczy, jak reagujemy na pewne rzeczy, właśnie na czytane książki. No wow, no ja jeszcze jestem w szoku. Ty już się rozkoczyłaś jakiś tydzień temu mniej więcej. Ale mnie to i tak trzyma. Ale i tak trzyma, a ja jestem po prostu jakaś taka normalnie pijana, tak jak oni. I to jest kurde, jest kolejny przykład książki, w której są wszelkie patologie. Jest alkohol, są narkotyki, jest non stop palenie papierosów, aż się dziwimy, że oni na jaka nie pomyjali się. Bo Henry to tak kopci, że jest morderstwo, są jakieś takie dziwne rozwiązłości seksualne, nazwijmy to tak. Są wszelkie możliwe patologie. A mimo wszystko, kurde, ci bohaterowie i ta historia jest tak genialna, że deal with it. I tyle. Wydaje mi się, że to po prostu z jednej strony my rozumiemy tych bohaterów. Tak, tak. Może dlatego, że jesteśmy na pewno chory, niemoralny sposób, można ich zrozumieć. No. Znaczy, dobra, ja teraz brzmię jak jakiś psycho, bo w pewnym sensie tłumaczę morderstwo człowieka, ale... Ale ja bym zrobiła to samo na ale to ma sens, słuchajcie, i to jest myślę najgorsze w tym wszystkim. Tak, ale ja stwierdziłam, że ja bym zrobiła to samo. Ja bym zrobiła wszystko tak samo, może bardziej elokwentnie bym zrobiła. To nie jest dobrze. Nie jest dobrze, ale uważam, że ja bym zrobiła to samo. Albo przynajmniej bym się nad tym usilnie zastanawiała. No to gwiazdki, moi drodzy. O kurczę. Zastanówmy się, ile gwiazdek możemy dać. Pomyślmy. Może tak... dyszkę. Albo 12. Bo chyba to 15. Ja dam 11. Mogę dać też 11? Ja dam 11, ale serduszek. Ja mam pomysł. Zróbmy cały ten ekran w gwiazdkę. Okej. Okay. Wielką gwiazdkę. Tak. Bo to na to zasługuje. Słuchajcie, to jest w ogóle debiut. Wy może Donut Art kojarzycie ze Szczygła, który wyszedł chyba 2 lata temu? Nie, 3, 4. To jest 2017 już teraz, 4 lata temu. No. W 2013 został napisany i to była książka okrzyknięta jako coś niesamowitego, jako właśnie książka nominowana do Nagrody Pulitzera, chyba nawet ją wygrała itd., itd. To jest jej debiut z 92 roku i ja uważam, że ona jest przegenialna, więc nie wiem, jak dobry musi być Szczygieł. Powiem tak, ona tą książkę pisała 9 lat. 9 lat! Czy wy to sobie wyobrażacie? 9 lat! Ja pierdzielę, ona jest jak Dante. Po prostu arcydzieło życia. 9 lat. Wy sobie to wyobrażacie? 9. Słuchajcie, Donut Art jest uważana za jedną z najbardziej wpływowych pisarek świata. Kobiet w ogóle świata. I ma na swoim koncie 3 książki. 3. Słownie 3. Tak. Czy wy to w tym to jest pierwsze. Rozumiecie to? Czy to się mieści wam w głowie, bo na mnie? To jest takie zazdrość. Ja powiedziałam, że ja rzucam ten biznes, to pisanie. Ja w ogóle rzucam czytanie książek. Nie nadaje się. To jest jakiś bullshit.
No. Nie. Także ta książka jest jedną wielką gwiazdką. To jest hashtag życie, hashtag serce, hashtag wszystko. Kac, jak stąd do wieczności. Tak, także czy my musimy wam jeszcze powiedzieć, że to polecamy? Chyba nie. Mam nadzieję, że zrozumieliście aluzję. Dokładnie. Nie, naprawdę jest warta poznania, bo to jest kawał genialnej literatury, takiej smakującej jak typowa dwudziestowieczna literatura powojenna, także to jest... Ale też ma dużo takich współczesnych aspektów. Ja myślę, że ona w ogóle jest bardzo aktualna. Aktualna, uniwersalna, genialna. Także tym optymistycznym akcentem zakończymy tę recenzję, która będzie miała pewnie pół godziny. Dokładnie. Ale nie będziemy jej obcinać. Nie! Czemu? To tak jakby wyciąć 5 rozdziałów stąd. Swoją drogą, to jest chyba tylko 5 rozdziałów, to nie. To 2. No. Także zostawiajcie łapki w górę, zostawiajcie w komentarzach info, czy znacie tajemną historię. Jeśli i których nie, bohaterów lubicie, bo ja mam nowego męża na przykład. Tak, Marta jest zakochana w Henrym. Także dokładnie. Ślubujmy i w ogóle... Miłość, wierność i uczciwość małżeńską dla Donny Tart, tajemnej historii i jej wspaniałych bohaterów. Tak, także zostawiajcie info, czy wy znacie, a jak nie, to czytajcie koniecznie. No i co? Widzimy się w następnym filmie. Pa!